Hej, cześć, witajcie ludziska w pierwszym odcineczku z Pokémon Brick Bronze w Robloxie. No i to jest chyba najlepsze połączenie, na jakie czekałem i w ogóle jakie odkryłem w Robloxie. Miałem nagrać dla was kolejny jakiś tryb, ale zobaczyłem Pokémon Brick Bronze i od razu pomyślałem, jakie to może być dobre. Założyłem sobie nowy save state, nowy zapis w grze, żeby zobaczyć, jak faktycznie to działa. I działa to super, można zebrać 731 Pokémonów z 807, jak pamiętam, w całym katalogu Pokémonów i naprawdę gra w 3D z fabułą nawet na poziomie trzyma się bardzo dobrze. Zagrałem jakieś 5 minut, więc więcej nic odkrywczego nie powiem. Będziemy to wszystko odkrywać w tej miniserii, ale tak, będziemy robić tą miniserię. Będę robił troszkę odcinków z Pokémonów w Robloxie oraz także z innych trybów w Robloxie, więc jeżeli wam się seria spodoba, zostawcie w tym momencie łapeczkę w górę, subskrypcję oraz komentarz, czy chcecie tego więcej. Tak więc, sytuacja wygląda bardzo dobrze, ponieważ możemy już rozpocząć grę, nie będę więcej gadał. Później będę jeszcze mówił o kolejnych rzeczach w tej grze. Jest 8 oczywiście sal gimnastycznych, w których możemy zdobyć odznaki Pokémon, więc tutaj nie będzie tu większego problemu. Czy jesteśmy gotowi na rozpoczęcie naszej przygody? Oczywiście, że tak, jak najbardziej jesteśmy na to gotowi. No i patrzcie na to. Świat Pokémonów 3D. I To nie jest jak w Minecrafcie, gdzie no macie losowo generowane wszystko i nie macie tam nawet chyba 200 Pokémonów albo 300. Tu macie prawie wszystkie Pokémony. I jak na świat Robloxa sensowny ten świat. To wygląda super. Ja nie narzekam na to. Ale ile zespół deweloperski włożył pracy w coś takiego, to naprawdę trzeba tutaj oddać im to oklaskami. No i dobrze, my jesteśmy naszą postacią Rokim Dogim. Oczywiście w okularach śpię, bo jakże inaczej być tutaj nie może. Oczywiście tutaj styl jakby poruszania się i tak dalej będzie mniej więcej zachowany, ale tylko chyba w lokacjach właśnie takich jak dom. Co się stało? Czemu wyrzuciłem zegar poza mój dom? Kurczę, nie mogę uwierzyć, że dzisiaj to się rozpoczyna. Znaczy, że to jest już ten dzień. Dzisiaj otrzymam swojego pierwszego Pokémona od profesora. Zawsze marzyłem, żeby pójść w przygodę z moim Pokémonem obok. Jest bardzo dużo Pokémonów na tym świecie i mam nadzieję, że spotkam je wszystkie pewnego dnia. Ale powinienem się pospieszyć. Ale czegoś jednak zapomniałem. Muszę uzupełnić swoją kartę trenerską. No i dobrze. Co mogę wpisać? Czy mogę wpisać Rocky Dogi? No tak, to nie działa. Coś niestety nie będzie takiego działać. Więc muszę jeszcze raz, może Imrock Dog. O, działa! Dobrze. To akurat działa. Próbowałem wcześniej z Rocky i też działało, ale jeżeli działa Imrock Dog, czyli nick, który posiadam w Robloxie, taki sam, no to dobrze, to jak najbardziej. Jestem już tak blisko, żeby zostać oficjalnie trenerem Pokémon. I dostajemy informacje od twórców na sam początek. Będę mógł się wymieniać i walczyć z innymi graczami, kiedy zdobędę pierwszą odznakę Pokémon. Mój progres nie jest zapisywany automatycznie, muszę to robić z poziomu menu lub włączyć autozapis w opcjach. Dobrze. Pokémon Brick Bronze jest wciąż aktualizowane i robione. Będą wydawane łatki i zawsze chcą, żebyśmy dawali im znać o tym, jeżeli znajdziemy jakieś bugi. Jeżeli mamy jakieś pytania, możemy je zapostować w oficjalnej grupie i dziękuję za granie. Nie ma problemu, troszkę tutaj graczy jest. Jak widzicie, na górze po lewej jest lista graczy, a także Pokédex z ilością Pokémonów, które obecnie już znaleźli albo złapali. Ale to też jest ciekawe, bo ja nie wiem, czy w Pokédexie się zawsze zapisuje ta liczba Pokémonów, których spotkaliśmy, a nie które posiadamy. Ale dobrze. Może troszkę... Nie, na razie nie podgłośnie, bo pewnie takie chodzenie jest niestety ciche. Czy możemy interaktować tutaj z tymi... czy ja mogę się wspinać? O kurczę, właśnie się wspiałem na samą górę. No nieźle. To jest chyba mapa całego regionu. Patrzę, jaka księżycowa wyspa. Wow, trzeba będzie to kiedyś zwiedzić. Dobrze, co my... O Jezu, nie chciałem tego włączyć. Co możemy w menu zobaczyć jeszcze? Plecaczek. Oczywiście, tak jak standardowo w Pokémonach, dzieli się na przedmioty, na potiony, czyli lecznicze przedmioty, pokebole, żeby rzucać i łapać Pokémony, TM i HM, czyli to są przedmioty, które dają nam ruch
dla Pokemona specjalny, jagódki, żeby też wyleczyć albo dać inne statystyki, no i kluczowe przedmioty fabularne. O Jezu, nie spojrzałem jeszcze dalej. O, a tutaj w domu nikogo nie będzie. Mama i tata wyszli z domu. A właśnie, karta trenerska. Na razie jest nic, absolutnie zero pieniędzy również. Ej, nie chcę. A, tu jest close, tu jest wyjście. O Jezu, co ja robię? Nie jestem przyzwyczajony. Możemy zapisywać. Ja sobie zapiszę. Save failed. Może jeszcze nie mogę zapisywać gry w tym momencie. Follow privacy, autosave. Ja na razie autosave'a wyłączę. Mogę się na tym niestety troszkę przejechać, bo może być tak, że zakończę grę albo odcinek, a to nie zapiszę gry. Ale zobaczymy. Postaram się jednak zaglądać. Cześć Rocky Dogi, to ja Jake. O Jake, hej, to jest nasz przyjaciel, pewnie będzie przyszłym rywalem u nas. Nie mogę uwierzyć, że dzisiaj rozpoczynamy przygodę Pokémon. To jest ten dzień, kiedy każdy dzieciak o tym marzy, coś w tym stylu. Jestem w drodze do laboratorium. I twoi rodzice chcieli cię zobaczyć przed wejściem do tego laboratorium. Widziałem ich koło mojego domu. W stronę kopalni. Pospiesz się i porozmawiaj z nimi. Będę czekał na ciebie w laboratorium. Dobrze, Jake. Postaram się. No i kurczę, no... Można oceniać Robloxa bardzo różnie, prawda? Ale za to, że pewien zespół deweloperski włożył tyle roboty, żeby jednak zrobić coś takiego, może nie bardziej aż tak graficznie, ale wszystko oskryptować, napisać kod do całej aplikacji, to wow. Zobaczmy właśnie coś, czego jeszcze nie sprawdzałem za pierwszym razem, jak grałem. Czy mogę jakiś przedmiot zdobyć tutaj od nich? Zapewne nie. Czy będzie jakieś pomieszczenie z komputerkiem, na przykład u Jake'a, żebym mógł wejść i zabrać sobie jakiś przedmiot? To by było bardzo przydatne. Pójdę sobie na górę, na sam start, dopiero później porozmawiam. To jest chyba dom Jake'a. Mogę się mylić, ale on ma telewizor, czyli nic. I ma śpiwór koło łóżka. No to ładnie. Patrzcie, jakie słodkie Raichu. W ogóle całe drzewko ewolucyjne Pikachu. Kim ty jesteś? Zrób mi przysługę i patrz ciągle na Jake'a. No, opiekuj się Jake'iem. Jest bardzo, jakby to powiedzieć, życiowym, pełnym ducha, o, człowiekiem, jednak nie jest też jakby najmądrzejszym. Dobrze. Cześć Rocky Dogi. Jake jest bardzo zaekscytowany, że może podróżować z tobą. Pamiętam, jak kiedyś wspólnie rozmawialiście o przygodach, które mieliście. Coś w tym stylu, chyba w dzieciństwie jakimś. Czyli jak się wejdzie do domu, to muzyka jest nagle taka cichsza. Dobrze, to będę musiał do tego się przyzwyczaić. Nasi rodzice są archeologami. Oni chyba badają jakieś takie złoża Pokémon. Skakać niestety nie mogę w tej grze, jak zauważyłem. Ale tak, tu jest wejście do jaskini. Może nie wszystkiego będę wam tłumaczył. Będę może podsumował to po rozmówkach, o co chodziło. To jest jakaś sekretna jaskinia. Ale jest to za niebezpiecznie i nie powinniśmy o tym nikomu mówić. Powiedzmy to może nowemu profesorowi, ale ja was podsłuchałem. O, fajnie, że moje imię, syna ich, to Imrudzki Dog. Jezu, przestraszyłeś mnie. Hej, Champ! Tak, to dzisiaj ten dzień, kiedy zdobędziemy Pokemona. A jednak mi powiecie, że coś tam znaleźliście w jaskini. Koniec gadania, idziemy po Pokemona. Dobrze, chodźmy. Co ciekawe, oni się nie teleportowali, tylko faktycznie idą. I tyle. I to jest godne pochwały, że faktycznie idą, a nie że się teleportują, bo nagle nie są w naszym zasięgu widzenia i tyle. Dobrze, tam jakieś są jeszcze postacie, ale będziemy z nimi gadać. Czy to jest profesor? Szczerze nie wiem, ale sobie wejdę na pewno. I to jest to centrum Pokémon wielkie. Profesorka, kim ty jesteś? 50 raportów o Pokémonach. O, teraz piszę o mega ewolucjach. I tutaj powiem wam szczerze, że grałem w Pokémony od pierwszej do piątej generacji. Ostatnie moje Pokémony to były Black 2, czyli z Unowy. I już nie grałem w X, Y, Z, a także w Sun and Moon. Tego już nie tykałem, więc mega ewolucja to dla mnie na razie też nowość. Profesor Sycamore. Kalos, to chyba ten z siódmej generacji. Kalos?
Chyba to była siódma generacja już. O, no i dobrze. I mamy profesorka. To jest Cypress. Profesor Cypress. No i on jest nowym profesorem w mieście Mytis. To jest miasto Mytis, okej. Okay. Nie zapamiętam, ale okej. Okay. Jeżeli dostanę jakąś mapkę, to na pewno. Zgaduję, że jesteś Rocky Dogi. Twoi rodzice o mnie, o tobie mówili mi. Musisz być bardzo zadowolony, że dzisiaj zaczynasz przygodę Pokémon. Pokémony są przyjaciółmi, tak? No i muszę się opiekować, żeby nas kochali. Dobrze. A, teraz będę wybierał startera z pierwszego Pokémona swojego. I tutaj jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Mianowicie, mogę wybrać nie jednego spośród trzech Pokémonów, a jednego spośród 21 Pokémon. Bo wiecie, 7 generacji, w każdej 3 Pokémony, to daje nam 21 możliwości. I tak, ja wiem, kogo wybiorę, ale patrzcie, ile ich tutaj jest. To jest Johto z drugiej generacji, tutaj trzecia generacja, Hoenn, Sinnoh, czwarta generacja, piąta generacja, Unova, szósta, już nie pamiętam, jak się nazywa, przepraszam bardzo. No i siódma generacja. I tutaj Admiros wybrał pana Sowę. A ja niestety, żeby jemu umilić bardzo naszą ewentualną wspólną gierkę, wybiorę mojego ulubionego Pokemona. Powiedzmy, że to jest ulubiony, na pewno ulubiony starter, którego zawsze lubiłem. Jest nim Torchic. Dlaczego Torchic? Torchic jest super słodki, to po pierwsze. Po drugie, on później będzie miał typ ognisto-walczący. I to też się przyda przede wszystkim na latające Pokemony. No i na stalowe, bo jest ognisty, i na jakieś jeszcze inne na pewno. Ale Torchic jest bardzo dobry, on ma bardzo super silne ataki i faktycznie on będzie tutaj najlepszym. Ale poza tym jedna sprawa, jeżeli ukończymy fabułę, to będę jeszcze trochę odcinków nagrywał z Pokemonów, będziemy starać się skompletować je wszystkie. I wtedy można za Robuxy, za 25 Robuxów kupić inne startery. Więc zostanie jeszcze 20 Pokemonów, więc 250 Robuxów będziemy mogli kupić wszystkie inne startery. Tak to by wyglądało, ale bierzemy Torchica. Torchic mnie interesuje najbardziej. Excellent choice. Twój Pokemon jest bardzo słodki, będzie miał potencjał w walce. Nie wiem, czy to jest tekst akurat kierowany tylko do Torchica, czy do wszystkich starterów, jakiegokolwiek by się wybrało. I dostajemy jeszcze Pokédex. Super. Ale ta muzyka jest cicha. Kurczę. No szkoda. Ale nie da się tutaj tak dobrze zrobić, żeby była dobrej dźwięczności muzyka. Na co czekamy? Idźmy eksplorować świat Pokémon. A rodzice sobie pogadają z profesorem. No i patrzcie teraz na tego typa. Zrobię tylko coś takiego. Tylko ucieknę. O! Hej, Rocky Dogi, poczekaj. Mamy dwa Pokémony. Zagrajmy, zawalczmy. Pokémon Trainer Drake chce z tobą zawalczyć i... On wyrzucił Eve. O, czyli on nie ma typowego Pokémona startera. On sobie wziął Eve, tak znikąd dostał. I tak wygląda pole bitwy. No, 3D i inne takie pierdoły, prawda? Ale to wszystko dobrze wygląda. Naprawdę tutaj dobrze się da grać. Tak jak w Pokémonach możemy uciec, ale nie w walce trenerskiej, możemy zmienić Pokémona, użyć czegoś z plecaczka, no i oczywiście walczyć. Co ciekawe, ja już na piątym poziomie mam ruch Ember, który się chyba dostawało na siódmym levelu, ale już naprawdę takich rzeczy nie pamiętam. Ale skoro to jest pierwsza walka, jak najbardziej będę używał tego ruchu, tylko że Eve użył jako pierwszy swojego Tail Whipa, no i niestety atak mój troszkę jest słabszy dzięki temu. I znowu jest mój atak słabszy. Ale jakoś tak niewidoczne to jest. O, biedny Eve jest spalony i teraz będzie dostawał obrażenia co każdą turę. Super, mi to bardzo pasuje. W końcu użył ataku na mnie, wow. No i jeszcze jeden raz i albo i nie, pokonany po prostu. Dziękujemy, wybrałeś najlepszego startera Eve. Ale tak, pewnie wybierze sobie coś takiego, że będzie miał wodnego Vaporeona chyba. To wodna wersja Eve. Ewolucja oczywiście używa przy użyciu kamienia wodnego. Torchic ma już szósty level. Amazing. I dostaliśmy 200 monet. Na co przeznaczę jeszcze, nie wiem. Świetna walka. Ale teraz będziemy mieć wyleczone nasze Pokémony. Rodzice popatrzyli na naszą walkę i są też bardzo zadowoleni. Roria, to jest świat Roria. No kurczę, świetna nazwa. Coś chcecie mi dać.
Co to jest? To jest klocek Lego? Bronze Brick! O, tytułowy Bronze Brick. Czy to jest jakiś naszyjnik taki? Ale nieważne, czy naszyjnik, i tak to schowam do plecaka. Necklace, tak, taki naszyjnik. Aha, muszę to trzymać. Jeżeli czegoś będę potrzebował, to muszę ich szukać. Świetnie. O, coś mi da. 5 pokeboli. Super. Złapiemy sobie na pewno jakieś pokebole jeszcze dzisiaj. Pokebole złapiemy. Pokemony. O Boże. Tak, jeżeli są pokemony wystarczająco słabe, mają bardzo mało życia, to możemy je łapać. No i mamy pierwszą drogę, Road 1 do Chesmy Town. I pewnie tam będzie nasza pierwsza sala gimnastyczna. Ale my oczywiście się najpierw zajmiemy levelowaniem naszych ewentualnych pokemonów. Czy ty coś tam dasz, czy nie? Czyli ty wciąż nic nam tutaj nie dajesz. Okej. Ja już może przystąpię do zapisania gry, bo to jest dobry moment. Tak chciałbym zapisać grę. Save się udał, super. Bo jakby nie patrzeć, mamy już torczyka i przydałoby się właśnie już móc zbierać inne pokemony. Zatem, co teraz możemy zrobić? Kim ty jesteś? A, nic mi odkrywczego nie powiedziałeś. Dobrze, czy do domu muszę wracać? Raczej nie. Kim jesteś, mała dziewczyno? Tak, niektóre pokemony są trudniejsze do złapania, więc mocniejsze pokebole byłyby przydatne do użycia. W razie czego? Zobaczmy, co to jeszcze jest. To jest jedyny domek, którego jeszcze nie zobaczyliśmy. Dziadek z babcią. O. Pamiętam, jak kiedyś się mówiono, że jest 150 pokemonów. Jak czas szybko leci. Jest ponad 700. No, jest ponad 800, ale w grze jest 731. Ono nic odkrywczego nie powiedziała. Ja pewnie tutaj nie mogę niczego użyć. Mogę się powspinać jak idiota, ale no nie będę tego robił. Dobrze. Czyli nie dostanę żadnego przedmiotu z żadnej mapki jak na razie, najwyraźniej. Trudno. Czy mogę po wodzie pochodzić? Nie. Nie wiem czemu, ale zawsze woda mnie straszyła. Okej. O, kim ty jesteś, że taką pozę przyjmujesz? Witaj. O, pewnie jakiś kolejny rywal. Powodzenia w twojej przygodzie. Aha, zaraz co? On będzie mi leczył pokemony, ot tak. O, to dzięki bro, czyli jednak nie jest takim rywalem. A kim wy jesteście? A zapatrzysz. O. O. Czy oni mają jakąś symbolikę? Tak, to chyba będzie jakiś taki zespół, coś w stylu zespołu R. Będą z nami walczyć. Jesteśmy na drodze 1, o kurczę. Czy będziesz chciał walczyć? No pewnie, że będziesz chciał walczyć. O nie. Rwaki to są najbardziej interesujące pokemony. No nie zgodziłbym się. Bugcatcher Ralph. Wurmple. No trzeci poziom to zaraz spłonie. Czyli bardzo dobrego pokemona wziąłem. Bo chyba po tym ruchu już ten pokemon jego padnie. No, przecież że. No i jeden pokemon padł. 25 expa. Prawie 7 level. Nie chcę zmieniać pokemona, bo i tak nie mam jak. I ty masz kolejnego Wurmpla, więc to samo powtarzamy i będziemy mieć 7 poziom, super. Właśnie, czy przy 7 poziomie dostanę jakiś ruch? To mnie bardzo ciekawi, mam nadzieję, że tak. Turututu i coś? Nic. Okej, okay. Ale więcej życia i tak dalej. I'm Rocky Doggy zdobył 72 monety, super. Te kłębki trawy takie. A ja bym kogoś złapał już. O, jest jakiś pokemon? Ej, Zigzagoon. Tylko, że to jest taki typowy, normalny pokemon. Czy on mi się tak przyda? Bardzo, bardzo wątpię. Więc nie. Ale szczerze, muszę sobie przejrzeć jakąś taką Wikipedię, bo jest Wikipedia o pokemonach, a także poradnik. Gdzie dokładnie są jakie pokemony? Widziałem, że na tej drodze jest z 8 chyba pokemonów różnych, więc... ale nie znam na pamięć, jakie są. Teraz już wiem, że Zigzagoon jest. Ale zobaczymy, jak to będzie szło. Ale że naprawdę tak dobrze działa taki głupi system, że w takiej małej trawce jest jakiś pokemon. PJ. Dobrze. PJ już mnie interesuje. Co mogę zrobić? Mogę zrobić Scratcha. Ja bym go złapał. PJ może być dobrym latającym pokemonem. Au. Ale możemy zrobić coś takiego, że użyję Scratch. Super. No i teraz możemy próbować go złapać. Pokeball, używamy go. I czy się uda? Trzymajmy kciuki, czy będzie PJ. PJ. Ostatni raz. Pff. Yes!
PJ został złapany, nasz pierwszy Pokémon, którego złapaliśmy, informacje w Pokédexie. Czy chcemy nazwać PJ-a? A czy będę mógł to zrobić później? Bo obecnie nie wiem, chyba nie. Ale wiecie co, na razie nie, na razie w to się nie będziemy bawić. Ewentualnie kolejne Pokémony będziemy łapać, to... A co to, czeka, nie mogłem zmienić mu imienia. Więc tutaj nic więcej nie mogłem zrobić, właśnie. Tu Pokémon, możemy sobie zobaczyć statystyki i to tak naprawdę bardzo dobrze te statystyki, nawet w taki sposób, że tutaj widzimy takie drzewko i ruchy i w ogóle, no naprawdę, wow, to wszystko jest dobrze zrobione. Co jeszcze odkryliśmy? Właśnie ten Pokédex. Ten Pokédex fajnie wygląda, bo jest taką planszą. Dopiero tutaj Torchic, Zigzagoon, wow. Tutaj jest tego sporo. Coś o PJ-u? Tiny Bird Pokémon i tak dalej. Nie interesuje nas to. Ale będziemy odkrywać więcej tych Pokémonów, a w Pokédexie mam, że 2. Czyli to oznacza, jak mam 2, że złapałem 2. Oho. Czyli nie będzie nagle czegoś takiego głupiego. W ogóle ja bym zamienił jeszcze PJ-a, albo nie, PJ-a sobie potrenuję w innym odcinku. Nie ma czegoś takiego, że jak spotkałem Zigzaguna, to on mi się naliczył do Pokédexa. Ciekawe, czyli będę musiał Zigzaguna złapać sobie. Mam nadzieję, że on zostanie przetransferowany sobie do komputerka. Fletching, to jest... To też jest dobry latający Pokémon, tyle że ognisto latający. Pytanie, czy łapać go? Ja bym go złapał, bo jest okazja. Mimo wszystko, nawet jak go nie będę za bardzo używał, ale złapię go, zmarnuję tego Pokébola. Kurczę, trochę ten atak mi spadł. Złapię go sobie. Właśnie sobie poczytam o tym, czy lepiej wytrenować sobie PJ-a czy Fletchinga. Czy teraz mogę sobie złapać go? Proszę, zobaczmy. No trzeci poziom nie powinno być trudno. Fletching, jedziemy stary. Yes, brawo. Drugi Pokémon złapany Fletching. To jest chyba 7. generacja albo 6. Nie chcę dawać mu nazwy, jak na razie 24 expa. 8 level, brawo. Bardzo dobrze nam idzie, za niedługo może będziemy mieć kompa skena. I dobrze, jak sytuacja wygląda? Czy faktycznie on jest latająco ognisty? On dopiero tutaj jest, o kurczę. Nie, na razie jest normal flying. Ale jak pamiętam, będzie ognisty, tylko przy którym poziomie, przy której ewolucji? To jest ciekawe. Dobrze, możemy troszkę już pójść dalej. On mi zauważył z takiej odległości, kurczę. Ciekawe, jakbym przeszedł tyłem, to czy bym mnie zobaczył. Spotkałem mojego Pokémona na tej drodze, ja też. Dobrze, Camper Jack chce z tobą zawalczyć. Witaj, Zigzagoon. Nie będzie dużego problemu, jedziemy z Torchiciem. Przynajmniej 10 poziom chcę już mieć dla Torchica tutaj. I Zigzagoon... No, jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę, ale dobra. Możemy użyć Scratcha. Proszę cię bardzo. I już po Pokémonie. Zigzagoon padł. 41 expa. Wow, połowa poziomu. Dostaliśmy 100 za walkę. Tylko ja bym jeszcze jedną rzecz zrobił. Wyleczyłbym już tego Torchica i zobaczmy, czy z kimś zawalczymy. Nie, jednak nie. Mity Stone. Dobrze, dziękuję za wyleczenie. Bez animacji, bez niczego. O, kogoś napotkaliśmy, kto to będzie? PJ ponownie. Czyli znowu dostaniemy troszkę poziomu, nie ma problemu. Ember. Jako pierwszy zaatakowałem. O, wcześniej jak pamiętam Torchic, PJ pierwszy atakował. Ale dobrze, dostaliśmy 14 expa, bardzo mało. Ale trudno. No i gdzie możemy dalej iść? Możemy omijać tą trawę. Czy jakiegoś przedmiotu nie będzie za drzwiami? A ja bym trochę... Aha, nie mogę nawet przejść tutaj, dobrze. Czyli nie będzie tak fajnie. Ale to już jest. O, a przejdę się po ten przedmiot. No dawaj, mów mi to przed twarz. Ja po prostu kocham Pokémony. Ale nie musisz się tak zbliżać do mnie. One są słodkie, a ja też chyba słodki. Picnicker Susie. O, to jest Bunnelby. Ej, to jest Pokémon Królik taki fajny. Ale tak bardzo fajny, że zginiesz, ale słodziutki to tak, to jest racja. O, od razu padł. 30 expa, jeszcze nie będzie poziomu. Chcesz PJ-a wysłać? Nie tym razem. Ja tutaj nie będę zmieniał Pokémona, lecimy z Ember.
dosyć szybkie są te walki, w sensie przewijanie tego wszystkiego, to jest bardzo pozytywne. No i już, po robocie, 9 poziom będziemy mieć. Torczyk idzie w górę, Torczyk będzie bardzo szedł w górę teraz. Może potrenować jeszcze Pokemony. No niestety musisz, słodziutka. Ale dobra, już odsunę ode mnie. I co to będzie za przedmiot? Zobaczmy. Muszę podejść? Potion! Dobra. W razie czego potion się przyda. Czy mogę tędy wypaść? O, dobra. Czyli nie muszę tędy jeszcze raz tak iść. I zobaczmy. Ach, jednak natrafiłem. Bannerby jest podobno super rzadki. O kurczę, ja go muszę złapać. Jak go sensownie złapać? Nie będę atakował torczykiem, zmienię sobie na PJ'a. Switch. Tak. Chodź PJ. I PJ'em poatakuję Bannerbiego. Tackle. Spoczko. Ja też użyję Tackle, bo ty masz naprawdę bardzo niski ten poziom. O, jeszcze raz będę mógł zaatakować i użyć Pokebola, super. Jakie Bannerby ma typ ataków? Czy on jest normalny i coś, czy po prostu normalny? Jego szybkość rośnie. Ciekawe, czy to ma związek ewentualnie z możliwością ucieczki, ale nie, tak mało życia i drugi poziom, on nie ucieknie. Na 100% nie ucieknie. Nie ma takiej szansy. Złapaliśmy go, czwarty Pokémon w naszej kolekcji. Oczywiście nie wszystkie będę od tak nagle szybko trenował i tak dalej. Będę tylko te najważniejsze trenował, na przykład PJ'a właśnie. Bannerbiego na razie sobie zachowam, po prostu żeby mieć. I w razie czego go wytrenować, wyewoluować i tak dalej. O, ktoś mnie woła. Przybyłem to jak szybko mogłem. Coś złego się stało. Musisz wrócić do miasta, nie mam czasu na wyjaśnienie. O nie, już byłem tak blisko. Czyżby mój dom okradli? O, porwali naszych rodziców. I zostali zabrani najpewniej przez osoby z grupy Team Eclipse. Jest to organizacja. No oczywiście, kolejna organizacja przeciwko ludziom lubiącym Pokémony i tak dalej. Oni chcą tylko je wykorzystywać. Nie wiadomo, co chcę od moich rodziców, ale powinienem jednak... No ale mają jakieś umiejętności archeologiczne. Co się stanie z Team Eclipse później? Czy coś moi rodzice? Mówili? Tak, mówili. No, jednak się wygadałem im. Kurczę. Muszę jednak opuścić miasto. Chesma Town jest dobrym miejscem, żeby rozpocząć naszą przygodę. No i musimy uważać na siebie. Dobrze. Ale wiecie co? Myślę, że w tym momencie możemy zakończyć ten pierwszy odcinek z Pokémonów. Ciekawe, czy mogą usiąść. Chyba nie. Możemy zakończyć pierwszy odcinek z przygody Pokémon. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dawajcie oczywiście łapki w górę, jeżeli Wam się spodobało. Komentarze, subskrybujcie kanał. I widzimy się w kolejnych Pokémonach już za niedługo. Hej, hej!